Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak dalej usprawniać swoją pracę w Photoshopie. Dzisiaj skupimy się na klawiszach i ich skrótach, tak aby po prostu ta praca była dużo łatwiejsza, przez co sporo krótsza. Teraz pokażę Wam poszczególne klawisze, których warto używać podczas obróbki zdjęć. Mówiłem już o nawigacji w Photoshopie, ale pokuszę się o krótkie przypomnienie. Przyciskiem Z będziemy mogli zbliżać zdjęcie. Połączeniem przycisku Z z klawiszem Alt będziemy oddalać to zdjęcie, natomiast przyciskając klawisz spacji włączamy tak zwaną łapkę i będziemy mogli płynnie przesuwać zdjęcie. Oczywiście akurat w tym momencie ono bardzo płynnie się nie przesuwa, bo nagrywam materiał z ekranu, ale jeśli Wy tego nie robicie, na pewno będzie chodziło tu dużo płynniej. Teraz pokażę Wam poszczególne narzędzia i po kolei Q. Przycisk Q włącza szybką maskę, ale oczywiście szybka maska działa w połączeniu z przyciskiem B, czyli z przyciskiem, który włącza pędzel. I wtedy mamy zaznaczenie szybką maską. Włączyłem właśnie takie zaznaczenie przypadkowe, jeśli chcę je odznaczyć, łączę klawisze Command bądź Control i D. Wtedy zaznaczenie nam znika. Kolejne narzędzia W, czyli zaznaczenie. W tym momencie jest to narzędzie szybkie zaznaczenie, ale jeśli połączymy przycisk Shift z przyciskiem W, będziemy skakać między różnymi narzędziami zaznaczania. Jeśli przyciśniemy właśnie klawisz Shift, wszystkie rozwijane narzędzia, czyli wszystkie narzędzia z rozwijanym menu, będą się zmieniać. Jeśli byśmy przycisnęli przycisk Shift i S, będzie nam się zmieniał stempel bądź stempel ze wzorkiem. Kolejnym przyciskiem na klawiaturze, z którego ja bardzo często korzystam, jest przycisk O. Przycisk O przechodzi nam do narzędzi Touch and Burn. I tutaj kolejne skróty klawiszowe. Jak wiadomo, narzędzia Touch and Burn mają odpowiednie światło, które my musimy wybrać. Wybierając poszczególne klawisze numeryczne, będziemy wybierać to światło. Czyli jeśli wciśniemy jedynkę przy narzędziu Touch and Burn, światło wyniesie 10, dwójkę 20, i tak dalej, aż dojdziemy do klawisza 0, kiedy to światło wyniesie 100%. Kolejne narzędzia to na przykład J. J włączymy łatkę, bądź w połączeniu z przyciskiem Shift. Będziemy przechodzić do poszczególnych narzędzi, czyli czerwonych oczu, pędzla korygującego, punktowego pędzla korygującego, i tak dalej. Przyciskiem G włączymy gradient. Jeśli zapędziliśmy się z którąś z obróbek, możemy cofnąć to skrótem klawiszowym Command Z. Jeśli chodzi o zaznaczenie, to również polecam skrót klawiszowy Shift i F5. W laptopach bardzo często przyciski funkcyjne od F1 do F5 mają po prostu inne funkcje, czyli w moim przypadku jest to podświetlenie klawiatury. Więc aby użyć skrótu klawiszowego Shift F5, musimy użyć jeszcze przycisku Fn. Ten skrót klawiszowy, czyli Shift F5, włączy nam narzędzie wypełnienia i w ten bardzo prosty sposób będziemy mogli usunąć elementy ze zdjęcia z tak zwanym Content Aware. Kolejne skróty klawiszowe to przy warstwach Command bądź Control J, tym skrótem klawiszowym będziemy powielać warstwę. Kolejny klawisz, który na pewno się przyda przy tworzeniu warstw, jest to przycisk Alt. Jeśli trzymamy przycisk Alt i klikniemy Utwórz maskę warstwy,
maska zostanie od razu ukryta. Oczywiście można to zrobić jeszcze w inny sposób, natomiast będzie miało to troszeczkę dłuższy przebieg, ponieważ możemy włączyć normalnie maskę i skrótem klawiszowym Command I odwrócić maskę tej warstwy, czyli po prostu zrobić negatyw, więc z białego zrobi się czarny. Tak jak w tym przypadku, Command I zrobiliśmy negatyw. To byłyby chyba wszystkie takie główne narzędzia, z których ja korzystam przy obróbce w Photoshopie. Jak widać, jest to bardzo proste, a i wystarczy, że nauczycie się tego, myślę, że w bardzo krótkim czasie, a obróbka będzie zdecydowanie szybsza. Jeśli połączycie dodatkowo Photoshopa z iPadem, do tego dołączycie drugi monitor, podłączycie tablet, obróbka w Photoshopie będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Zdecydowanie lepsza niż klikanie myszką w poszczególnych menu rozwijanych. Będzie to po prostu szybsze i lepsze. A ja dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.